Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Ciepło i słonecznie. Chociaż jak nasi widzowie będą oglądali program, to może już będzie nawet gorąco, chociaż nie wiadomo, bo aurę mamy zmienną. Pomiędzy ciepło a gorąco. Tak, niezmienne jest jedno, Tomek. I Justyna. A dziś będzie pięknie w programie, bo porozmawiamy o najbardziej urzekających kwiatach, czyli różach, no i też prawdziwe rarytasy ogrodnicze. Tak, kilka ciekawych odmian, rzadko spotykanych, a jako gwóźdź programu komary. Jest ukucie, no i kleszcze. I kleszcze, no to poważna sprawa. Trzeba pamiętać, że komary to komarzyce. Tylko one tną. Pamiętasz, był taki suchar? Jakim samochodem jeździ blondynka? Czerwonym. To jest bardzo czerwony. Natomiast jeśli chodzi o róże, to faktycznie kolor ma znaczenie i te czerwone to są właśnie te pożądane. No niekoniecznie. Każda chciałaby te czerwone dostać. Ubrałaś się w ten sposób i teraz myślisz, że czerwony to jest w ogóle top kolor. Jest tysiące odmian, naprawdę. No niby niektórzy mówią, że 200 gatunków, ale samych odmian to jest mnóstwo. Są jeszcze takie mieszane, prawda, krzyżówki. Ale mamy te takie najpopularniejsze i najcenniejsze, czyli wielokwiatowe, wielkokwiatowe. Czym się kierować? Na początek powinniśmy wybrać właściwą odmianę oraz właściwą roślinę. Ze sprawdzonych szkółek, w wysokich pojemnikach, w związku z tym, że róża ma głęboki korzeń, to takie pojemniki gwarantują jak gdyby przy przesadzaniu jej przeżycie i prawidłowy wzrost. Miejsce szczepienia, gdzie róża jest szczepiona, powinno też mieć kilka odgałęzień. Czym grubsze, to tym lepiej. Powinno w nich być życie i takie małe zalążki świeżych pąków. Dobre szkółki, jak gdyby wypuszczają tylko prawidłowy materiał, a ten, który się niestety nie nadaje na sprzedaż, to jest zawracany i, że tak powiem, poddany wtórnej obróbce lub niestety ląduje na kompoście. Jeszcze musimy też wspomnieć o różach pnących, bo one przepiękne tworzą na przykład takie zakątki relaksu. Kwestia znalezienia odpowiedniego miejsca, żeby ta róża odpowiednie odległości od innych roślin. Bo one do 4 aż metrów dorastają, chociaż zima jednak skraca. Robi swoje. Ostatnia zima była rewelacyjna dla róż i naprawdę większość przyzimowała wspaniale. Czego doskonały przykład masz tutaj bez okrywania róża i jeszcze w pojemniku zimowała u nas na centrum. Wygląda wspaniale, nie ma żadnych czarnych części, nic nie przemarzło. To jest fajne przy róży, że strasznie lubi słońce, ale ciekawa rzecz jest taka, że fajnie, jeżeli po południu ma takie miejsce zacienione, bo wtedy kwiaty dłużej utrzymują się na roślinie. Tak, czyli przez kilka godzin słonecznie, dokładnie, potem dobrze, szczególnie te poranki słoneczne i osłonięcie od wiatru, a po południu lekki. No dobrze, my tu o tych różach, ale ja myślę, że je trzeba pokazać na przykładzie, żebyśmy wiedzieli, które róże wybrać. No, skonfrontuję twoją wiedzę z tym, co jest za tobą. To zapraszam. Już idę. Czy ty wiesz, że róża pnąca to wcale nie jest pnącze? Wiem, oczywiście, że tak. Akurat. Potrzebuje podpór i sukcesywnie, jak się wydłuża, pomóc. Tak. I dlatego też ważne, żebyśmy jej nie ścinali co roku niziutko, no tylko to, co nie przetrwało zimy. Byśmy chcieli pokazać tutaj na tej róży właśnie ten korzeń, o którym wspominaliśmy. Tak, dlaczego tak ważna jest doniczka i ona długa. Tu proszę, tutaj na dole. Te wszystkie białe korzenie, które są, widać, że one idą na dół. I na dół głęboko, także nawet pomimo wysokości tej donicy, donica jest przerośnięta do samego dołu, na dole świeże korzonki, z boku świeże korzonki, idealny materiał do wsadzenia. Tutaj mamy w niższej formie też róża pnąca. Na co należy zwrócić uwagę? Na miejsce, gdzie są szczepienia zrobione. Ono powinno być delikatnie nad gruntem, na pewno przy wsadzaniu. Docelowe miejsce powinno to pozostać nad gruntem. Nie w jedną stronę muszą być gałązki, no, prawda? Dokładnie, gałązki powinny być rozkrzewione, co najmniej 3, najlepiej 4, 5 lub więcej. I żeby wszystkie były żywe, czyli z każdej muszą wyrastać świeże liście. Tu mamy pięknie, właśnie na każdą stronę. Świeżo wsadzona, jest troszeczkę zasypane miejsce szczepienia, ale ono przy nawadnianiu teraz, jak gdyby ziemia osiądzie i się odsłoni ta część. Eleganckie, klasyczne róże są z nami od bardzo dawna, ale jeśli chcemy stworzyć sielski klimat, to niezastąpione będą byliny. O nich już wcześniej rozmawiałam z ekspertem. Pani Jadzia jest rozchwytywana, ale na małą pogawędkę znalazła czas. Pani Jadziu, byliny są fenomenalne, bo tak, wieloletnie, niewymagające, a potrafią nam pięknie zagospodarować cały teren, prawda? To racja, to racja.
Także mamy piękne, tutaj przykład jest barwinki. Są w różnych kolorkach, jest w takim fioleciku, w niebieskim, w białym. Bardzo wdzięczna roślinka, bo możemy ją praktycznie wszędzie posadzić. Dużo. Całe takie kwietne tak, tworzyć, jest. Rabaty i wokół takie obrzeża. Obrzeża rabatek, tak. I to też może być na przykład alternatywa dla trawnika, prawda? Znaczy to może być, ale... niekoniecznie, nie, ale tu mamy taką roślinkę. Tu mamy floch, no. Lubi właśnie suche miejsce, tym bardziej teraz, kiedy nie ma deszczu. Lubi takie przepuszczalne, pieszczyste stanowiska, kwitnie od kwietnia do maja. Następną roślinką będzie nawrot. Też jest bardzo fajna roślinka, takie na skalniaczki się nadaje, prześlicznie kwitnie na niebiesko. Nie lubi zbyt mokro, pięknie się rozrasta, nie jest taki inwazyjny. Ale na mokre miejsca też mamy, prawda? Przy też, oczkach na przykład. Przy oczkach wodnych. Andromeda lubi mokrą wodę, taką torfową, właśnie jak na przykład mamy jakieś stawy. Roślinka kwaśnolubna świetnie daje radę w naszym klimacie. Zimuje, ma kwiatuszki różowe. Jeśli obetniemy po przekwitnięciu, to tworzą się takie srebrne czapy. Bo musimy zwrócić uwagę na to, pani dosyć często mówi, w różnych miejscach, na różnej glebie, bo ważne jest, jaka jest ta gleba, tak, prawda? Tak. Modrzewnica to spokojnie może być na takich torfowiskach, właśnie dość takich kwaśnych glebach, razem z wrzosami, z golterią może być, z borówką brusznicą. Później zawilce bardzo wdzięczne te białe kwiatuszki, czy zawciągi. Kwitną od maja do września. W kolorze czerwonym, białym, różowym, ewentualnie coś innego, takie jest jałowco-listne. O, jak po przykwitnięciu śliczne różowe kwiatuszeczki, a jak przykwitnie obcinamy i wtedy są takie czapy fajne, takie właśnie trawiaste troszkę. Trawiastych właśnie, gdzie mogą też... To jest przepiękne, bo one są takie subtelne, wszystkie te kwiatki, tak, prawda? Tak jest, delikatne. Oczywiście. Jeszcze muszę wspomnieć o żagwinie. To jest taka roślinka niebieska, która nie lubi mokrych tych podłoży. Czyli to na suche gleby. Na suche i lubi ciepłe miejsca. Także ostrożnie z podlewaniem. Bo to jest najlepszy czas na to, żeby sadzić byliny, prawda? Tak. Bo w sumie można je niby cały sezon, ale latem to musielibyśmy regularnie podlewać. A na przykład latem to już niektóre nie kwitną. Nie wiemy, jak umiejscowić na przykład. Bardzo dziękuję za tę garść wiedzy. Dzięki bardzo. I pani Jadzia uciekła do swoich kwiatków. Tam czuje się najlepiej. A w zielonej konewce teraz clue dzisiejszego odcinka, czyli wypatrzone przez Tomka oryginalne perełki. Jesteśmy w absolutnie niezwykłym otoczeniu, prawda? Dokładnie. No, oryginalne, cieszę się, że tak się czujesz. Jestem obok, także świetna sprawa. Aha, no wiem, no domyślałem się, że chodzi ci o rośliny. Na przykład o grujeczniku. Wiesz, że w Niemczech to drzewko jest nazywane piernikowym drzewkiem? Nie. Bo ma taki zapach właśnie korzenny. Ale jeżeli chodzi o wybarwienie się liści, no to bym powiedział, że klon palmowy jest... Tak, klon palmowy do stylu japońskiego. Beauty. No, ale nie tylko, tak. Możemy do także każdego na przykład ogrodu, nowoczesnego. Nie tylko rzeczywiście liście, które się wybarwiają na jesień i teraz dzięki słoneczku one są bardziej, jeszcze intensywne barwy mają, ale również kora drzewa. To ma czerwoną korę. Tutaj jest znów odmiana, która ma zielonkawą, a liście są czerwone, czyli a inaczej jest dobrze. A tu powinniśmy mieć kotki czarne. Tak, ale ich nie ma, no teraz nie jest ten okres. Już za późno. Za to ale mamy za to czerwony. Mamy trójwymiarowy kolor, bo czerń i czerwień jest w środku, a te takie wąsy są szare na zewnątrz. I tu jeszcze na ziemi mamy bardzo ładne różne roślinki. To są hedery. Hedery w całkowicie innych odmianach. Urok tej hedery jest taki, że wytwarza pęd długi, potem on się wydłuża, a poszczególne liście rosną do góry. Szalenie gęsta, tak. Bardzo fajnie, świetnie zadarniająca. Ty masz o inną, o nietypowym kształcie liści. Tak, a jeszcze tutaj mamy taką bardzo ładną roślinkę. Tak. Serco listna i to też tak. Jest hedera. No i jeszcze pióropusze. One się naprawdę rozrosną do w ogromne. Metra, a tak naprawdę to są rośliny, które rosną w lasach. Mhm. Nieczęsto, bo to jest taka bardziej rzadka forma paproci. Dorasta do 1,5 metra, mrozoodporność -35. Ale mamy jeszcze Kilimandżaro, które tak pięknie, kaskadowo się układa. Jeżeli chodzi o tą piękną kalinę, ona się idealnie nadaje właśnie do stylu japońskiego. Jako pojedyncze drzewo, bo
kwiaty tworzy na półkach. Po przekwitnięciu czerwone, ciekawe naprawdę owoce, które dość długo zostają na roślinie. Normalnie się wzruszyłam i chusteczka mi potrzebna. Dlatego też jest potrzebny ci chusteczkowiec chiński. Niezwykłe drzewko, faktycznie. Bo to nie są kwiaty. Kwiaty są malutkie, ale przykwiatki są olbrzymie i wygląda właściwie drzewo tak jakby było obwieszone chusteczkami higienicznymi. A za chusteczkami kwiatki, które będą przeradzały się w owoce z kolei. Tak, a z owoców będzie powiedzmy naleweczka, dżemik albo... Czyli pigwowiec. Pigwowiec, nietypowy, bo o kwiatach pełnych, bardzo zdobiący. W żywopłocie wsadzona, no to aż się po prostu wszystko czerwieni. No. A tutaj masz w tle. Masz coś nietypowego, niestety na razie to jest badyl, magnolię parasolowata, która tworzy olbrzymie liście, ale też duże kwiaty. Taki rarytas dla kolekcjonerów, prawda? Liście do 60 cm, też to jest duża roślina, bo dorasta w naszych warunkach do 80 metrów. Nazwa się wzięła z tego, że ona tworzy liście z reguły na końcach gałęzi, czyli takie parasole tworzy. Kwiaty może nie są najpiękniejsze, ale potem owoc, który powstaje, ma intensywną czerwono-różową barwę. No dobrze, Japonię tutaj mamy, a teraz się przenosimy do Pensylwanii. Okej, nie ma sprawy. Dobrze. I też tutaj klon cię zaskoczy. Jest też odmiana, która ma przyrosty świeże o czerwonej barwie w białe paski. Także bardzo narodowa, jakby nie było. Tu mamy niezwykły pień, a z kolei tutaj przepiękne dzwoneczki, takie konwaliowe troszeczkę, bo to jest bardzo oryginalna roślina, w takich pokazowych ogródkach się pojawia. Dokładnie, bardzo, bardzo rzadko spotykana. Idealnie się nadaje jako tło do rododendronów, do roślin kwasolubnych, na wrzosowiska, a jesienią dodatkowo ma mega, no to tak jak ty teraz, szkarła, tak, tylko że ty przedwcześnie oczywiście modę prezentujesz jesienną, zawsze sezon wcześniej. A ona tak jak temperatury na stan. To jest Encantus. Tak. Mówiliśmy o tym pniu, że jest absolutnie niezwykły. Są lepsze rzeczy, nie? Są? Tak. No wiem, leszczyna. Leszczyna. Korkowaty, mocno pobrużdżony. I to drzewo dorasta do 10-12 metrów, daje owoce, bardzo smaczne. Na początku rzeczywiście jest w kształcie strzały, takie wąskie, jak dorośnie do swojej maksymalnej wysokości, wtedy się rozszerza i się robi takie bardziej jajowate, nie? A tutaj czym kończymy? No kończymy też ciekawą korą, wiąz. Też piękne takie właśnie narośla na tej korze. To drzewo jest atrakcją nie tylko latem, kiedy wypuści liście, gdzie są owocostany, ale też zimą, nie? Kiedy jest badylem czystym, to też mamy atrakcję na nim taką, a jeżeli nam wyrośnie za daleko... Rzeczywiście wygląda troszeczkę jak rzeźba, prawda? Przyroda jest naprawdę mega, mega urozmaicona i takie ciekawe rzeczy gorąco tworzy. Polecamy. Ale relaks nawet w najpiękniejszym ogrodzie z grujecznikiem, Kilimandżaro, Enkiantem, klonami czy chińskim chusteczkowcem mogą nam zepsuć. Co tam przeglądasz? Aplikacje na komary. Wytwarza się dźwięk odstraszający komary. Wszystko chcesz mieć w telefonie. A to? Emotikonki? Też wyciągnięte z telefonu? Prawie. Takie naklejeczki na komary i zabierają odstraszające olejki roślinne. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś się chemii nie boi, to są oczywiście takie replementy, które zawierają DIT, czyli jak gdyby najbardziej skuteczną rzecz na komary. Ale przez to u nas na tarasie wystawiają komarzyce, a one nic nie dają. Dają? Nie, po prostu komar na nie nie siada w pobliżu, a to jest 10-15 cm, czyli tak naprawdę byśmy musieli stworzyć... Obstawić się troszeczkę tymi komarzycami. Obstawić się, dokładnie. Albo ziołami, które też odstraszają. Dokładnie. Wszystko to, co ma w większości przypadków olejki eteryczne, świetnie pachnie, czyli lawendę, pelargonie też odstraszają, czy komarzyca, duża ilość ziół. Ale mamy tutaj jeszcze jakieś elementy ciekawe. Co tu przyniosłeś? Ja przyniosłem właśnie coś takiego, na przykład z ditem, 35%. To jest totalny maks, jaki jest u nas chyba dozwolony. Na ryby jedziemy, na czy wszystko. Gdzieś indziej, gdzie jest niewiele możliwości uniknięcia. Przetestowałeś to, bo ty jesteś wędkarz z krwi i kości. Tak, no z krwi. Z kości może nie, ale... Z ości. To może być z ości. Ale też są środki takie, które używamy w ogrodzie do oprysków, na przykład fendona. Opryskujemy i mamy powiedzmy spokój na 3 do 6 tygodni w zależności od pogody. Komary i muchy nie siadają na powierzchni wcześniej opryskane. Także jak opryskamy na przykład, to następną dobę nie wychodźmy na dwór, bo to robactwo lata. Dzień przed imprezą robimy taki oprysk, tak. I potem zapraszamy gości. Na pewno nie 2-3 godziny, bo
one będą siadać tylko na osobach, które są, a nigdzie na ścianach, ani na roślinach. Ważne informacje, o których mówisz, bo pamiętam takie lata, kiedy rzeczywiście próbowałam wyjść na spacer z psem i się nie dało. No, po prostu za mną rój. Tak, no za mało lawendy nosiłaś w torebce, no, czy gdzieś właśnie. Indziej. Torebka z lawendą na spacerze z psem. Na szczęście są też inne środki i metody. Będą wskazane, bo przed nami najpiękniejsza pora roku i dużo wolnych dni. Miłego, długiego weekendu majowego. Miłego, długiego weekendu i do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia.